Panowie, przypominam, że to nie jest na żywo i te oracje nie może oglądać, nie może być orządzę. Proszę bardzo, jeszcze zabranie głosu, branie głosu pana ministra Antoniego Macierewicza. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowna komisjo, panie ministrze, panowie generałowie i oficerowie. Bardzo dziękuję za te wszystkie słowa, które padły pod moim adresem, a ja do tego przywykłem od wielu, wielu lat. Rzeczywiście możecie państwo rywalizować z panem Urbanem, z panem Jaruzelskim, z Trybuną Ludu, z pismem nie. Tak, naprawdę jesteście od nich nie gorsi. I wprawdzie wasz przedstawiciel nie nazywa się Urban, tylko na przykład Sienkiewicz. No przykre to dla polskiej historii, ale nie zmienia to sprawy, że to jest nie tylko kłamstwo i próba uderzenia personalnego, tylko przede wszystkim... Proszę nie przekrzykiwać się. Przede wszystkim dezinformacja. Moje jest tak, jeżeli ktoś... Przepraszam, panie ministrze. Jeżeli ktoś co drugim zdaniu używa słowa minister Macierewicz, jest okej. Natomiast jeżeli pan minister Macierewicz odpowiadając używa, to jest oburzenie. No proszę państwa, ja apeluję o to, żeby nie obrażać, no ale miejmy jakieś miarkowanie. Bardzo proszę, panie ministrze. Ja chcę jeszcze raz powtórzyć, panie ministrze i szanowna komisjo i wszyscy panowie z Koalicji Obywatelskiej. Chcę, żebyście mieli tego pełną świadomość. Przez 50 lat właśnie takie słowa na mnie padały i naprawdę nie zmieniały mojego kierunku działania. I te kłamstwa, oszustwa, wyzwiska, które wy formułujecie wobec mnie, też nie zmienią mojego zachowania. Więc jeżeli sądzicie, że to wam w czymś pomoże, to się mylicie. Będzie tak samo, jak było. Gdy przyszedłem do Ministerstwa Obrony Narodowej i zobaczyłem, co tam się dzieje, że programy, które były przygotowane jeszcze przez ministra Szeremietiewa, nie zostały w żaden sposób zrealizowane. W żaden sposób zrealizowane. Nic nie zrobiliście w tej sprawie, poza tym, że przyjęliście próbę budowy kraba w oparciu o technologię, która okazała się absolutnie, absolutnie nieużyteczna. Opowiadał to pan Poncyliusz na poprzednim posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej. Nie ja. W związku z tym warto, żebyście jednak przyznali, rozumiem, możecie nie chcieć, w porządku, przypiszcie sobie produkcję raków, przypiszcie sobie produkcję krabów, znakomicie, sprawdźcie w Hucie Stalowa Wola, ile krabów, raków, ile pilic zostało wyprodukowanych w waszym czasie. No przecież, znaczy, to jest próba zagadania, zarzucenia słowami prawdy o rozwoju polskiej armii, która przez was była minimalizowana. Może byście wspomnieli o fregacie Ślązak, co? I o tym, co się z nią stało. Może byście coś na ten temat powiedzieli. Miało być ich 3. Przez 8 lat nie było ani jednej. Taka była prawda. I mówię to nie dlatego, żeby was oskarżać, tylko dlatego, żebyście zrozumieli, na czym polega budowa polskiej armii i działanie na rzecz obrony, budowy obrony państwa polskiego. Po to o tym mówię. Jest tutaj chamski i obrzydliwy atak na pana Bartłomieja Misiewicza, na człowieka, który być może popełnił jakieś błędy, a być może nawet coś więcej. Ale do dzisiaj ta sprawa w żaden sposób nie została przez sąd rozstrzygnięta. W związku z tym, może pan się nad tym zastanowił, a chcę panu powiedzieć, że to dzięki niemu,
Dzięki niemu dzisiaj nie został, do dzisiaj nie został zniszczony polski kontrwywiad. Dlatego, że to on właśnie sprawił, że ludzie, którzy chcieli zniszczyć polski kontrwywiad, wyprowadzić z niego istotne informacje, że to zostało uniemożliwione. To jest jego zasługa i bez względu na winy, jakie ewentualnie później by na niego spadły, to zostanie jego wielką zasługą. I warto o tym, żeby pan pamiętał, wiedział, bo może pan po prostu nic też o tym nie wie. Ważne jest też coś jeszcze innego, co jest absolutnie konieczne do powiedzenia. Przez całe lata waszych rządów nie byliście, mówił o tym pan minister Skurkiewicz, nie byliście w stanie, i to również przed kryzysem, wykorzystać pieniędzy przeznaczonych na armię. I proszę w związku z tym nie wprowadzać w błąd komisji, że to jest związane z kryzysem. To jest związane właśnie z waszą nieudolnością. Być może ona nie była nieudolnością patriotyczną. Być może ona była nieudolnością mafijną. To jest możliwe. Ta, która sprawia, że rzeczywiście przeciwko sobie obaj panowie ministrowie nigdy nie występują, bo łączy was ten podpis właśnie na tym dokumencie. Tak was łączy, że faktycznie nie powiecie o sobie nigdy złego słowa. A te słowa, które przytaczacie i którymi się nieustannie teraz zachwycacie przez służby, są oceniane jako słowa rosyjskie, które zostały wprowadzone po to, żebyście właśnie mogli posługiwać się takimi oszustwami. A więc lepiej, żebyście się państwo zastanowili, czy czasami nie jesteście cudzym narzędziem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo, bardzo proszę, panie ministrze, o jakieś ewentualne odpowiedzi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o BMS, szanowni państwo, tutaj muszę rozczarować państwa. Jesteśmy w trakcie postępowania, więc w tym przypadku nie możemy udzielić żadnych...